Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, to jutro, gdy zalogujesz się do Fortnite'a, będziesz miał tyle fałdolców. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowego karnetu bojowego w sezonie 5, rozdziału 2 Fortnite'a. Kiedy rzucasz ten film do końca, a jeśli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. Przy okazji byłoby mi naprawdę miło, jakbyście wpadli na mojego Instagrama HexoEty. A ja już bez przedłużania, zapraszam was do oglądania. Także w dzisiejszym filmie troszeczkę na temat tego, jak zdobyć fałdolce na nadchodzący karnet bojowy oraz jak zdobyć karnet bojowy w następnym sezonie za darmo. Także na samym początku, jak właśnie zdobyć fałdolce na karnet bojowy w nadchodzącym sezonie. Także generalnie pierwszą z takich metod jest to branie udziału w eventach, które organizuje Epic Games. Między innymi mamy taki event jak Fortnite Community Battles. No i generalnie w tym sezonie już tego nie ma, ale przez cały sezon, właśnie co tydzień lub co kilka dni, mieliśmy coś takiego jak Fortnite Community Battles. No i generalnie polega to na tym, że po prostu logujecie się, jest to na oficjalnej stronie Epic Games i wybieracie zespół. Są tam zazwyczaj podane jakieś dwa skiny, czyli na przykład zespół Mystic i zespół Ironmana i po prostu dołączacie do jednego z tych zespołów. No i generalnie no to wystarczy, że będziecie grali w Fortnite'a i wykonywali różne zadania, które będziecie mieli na tej stronie. No i generalnie jeżeli będziecie robili właśnie te zadania i tak dalej i będziecie posiadali wysokie statystyki w tym Fortnite Community Battles, to będziecie otrzymywali naprawdę ciekawe nagrody. Między innymi jakieś darmowe fałdolce, czy jakieś na przykład graffiti. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko, bo wystarczy, że tylko gracie w grę, a robicie tak naprawdę wiele dla waszego zespołu, w którym znajduje się właśnie po kilka tysięcy osób. No i generalnie, no to tak jak już mówiłem, możecie tam zdobyć darmowe fałdolce. Kolejnym takim sposobem jest to właśnie darmowy karnet bojowy. Także jak wiadomo, w każdym sezonie jest karnet bojowy i mamy karnet bojowy darmowy oraz karnet bojowy płatny. No i w tym płatnym karnecie bojowym mamy dostępne wszystkie nagrody, w tym wliczając jakieś skiny i tak dalej, a w darmowym karnecie bojowym, no to dostajemy nagrody raz na kilka stopni. No i generalnie, no to właśnie z takiego darmowego karnetu bojowego możemy łącznie zdobyć około 300 bądź 400 fałdolców. Ale to wiadomo, że nadal nie starczy na karnet, lecz lepsze to niż nic. No i teraz przejdźmy sobie do właśnie jednej z ekskluzywniejszych opcji, a najdokładniej ratowanie świata. Także generalnie w ratowaniu świata po samym zakupie, teraz możemy otrzymać 1000 fałdolców oraz dodatkowego skina. Także wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko i tym bardziej w ratowaniu świata znajduje się coś takiego jak nagrody za dzienne logowanie. Generalnie no to polega to na tym, że po prostu wchodzicie sobie codziennie do gry i klikacie odbierz nagrodę. I raz na jakiś czas otrzymujecie darmowe fałdolce, czyli na przykład 100 czy 300, a raz na właśnie kilkadziesiąt dni otrzymujemy nagrody w postaci na przykład 1000 lub 2000 fałdolców. Także generalnie za samo odbieranie dziennych nagród codziennie, co zajmuje dosłownie 5 sekund, możemy naprawdę zdobyć sporo fałdolców. I generalnie jest też taka metoda, że jeżeli zakupicie sobie karnet bojowy w jednym sezonie, no to w następnym sezonie nie musicie tego robić. Ale tutaj jest taka mała wada, ze względu na to, że wszystkie fałdolce, które wyfarmicie z jednego karnetu bojowego, zostawiacie na drugi karnet bojowy i nie kupujecie przy tym żadnego skina. I generalnie ja tak zrobiłem w tym sezonie, że zaoszczędziłem sobie właśnie łącznie około 700 fałdolców i niedługo w ratowaniu świata odbieram dzienną nagrodę o wartości właśnie 300 fałdolców, co po zsumowaniu wyjdzie ponad 1000, co oznacza, że będzie stać mnie właśnie na karnet bojowy. A teraz przejdźmy sobie, moi drodzy, do tego, jak zdobyć karnet bojowy w następnym sezonie za darmo. Także masa osób z was zapewne chciałaby mieć karnet bojowy w następnym sezonie za darmo, no i po prostu nie wydając przy tych żadnych środków. No i chciałem wam powiedzieć, że do gry wchodzi coś takiego jak ekipa Fortnite. Generalnie, no to ekipa Fortnite będzie to, można by powiedzieć, taki pakiet, po którego zakupie i będzie on kosztował 48 zł, będziemy otrzymywali karnet bojowy na cały sezon, 1000 fałdolców miesięcznie oraz dostęp do właśnie comiesięcznego skina. I generalnie, no to chciałem wam powiedzieć, że wraz z wejściem tego pakietu, czyli wraz z wejściem nowego sezonu, bo ten pakiet pojawia się wraz z wejściem nowego sezonu, chciałem wam zorganizować konkurs właśnie na kilka takich pakietów. No ale generalnie zasady tego konkursu podam w przyszłych filmach, także subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby po prostu być na bieżąco. A możliwe, że to właśnie ty otrzymasz właśnie takowy właśnie Fortnite ekipa na swoje konto i będziesz miał karnet bojowy na cały sezon, plus jeszcze do tego 1000 fałdolców miesięcznie oraz ekskluzywnego skina. Także wydaje mi się, że naprawdę warto subskrybować, no i też fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć!